a drugi strasznie go atakował. Czasem obydwa go atakowały. Tylko teraz módlmy się o moje palce i moje paznokcie. Cześć wszystkim. Witajcie. Witajcie kolejnego dnia. Witam w nowym vlogu. Obieram właśnie ziemniaczki, bo będę robić dzisiaj placki. Placki ziemniaczane. Niunia jeszcze mi śpi. Czy już się przebudziła, ale jeszcze tam sobie leży. Także fajnie, bo może zdążę jeszcze natrzeć ziemniaków, jak ona jeszcze jest w łóżeczku. No i co? Nie mam Thermomixa. Mam Thermomix taki, wiecie, tradycyjny, oryginalny, numer 1, numer 2 i tarka. Więc tak będę tarła i wiem, Thermomix oszczędza czas i tam mnóstwo jest pomysłów i mnóstwo jest, wiecie, tych wszystkich urządzeń, udogodnień, ale może kiedyś, na razie jakoś nie mogę się do tego przemóc. Kilka już koleżanek do mnie pisało, patrzę, bo liście lecą z drzew i mnie to straszy mnie, myślałam, że coś chodzi kodą. Kilka koleżanek już do mnie pisało o Thermomix, czy nie chcę pokaz zrobić, ale no nie wiem. No nie wiem, muszę po prostu tego pomysłu dorosnąć. Także tak, jeżeli macie jakieś swoje ulubione sprzęty w kuchni, to dajcie znać. Strasznie lubię tym nożem obierać, a obieraczka jest na górze w mieszkaniu, a nie chcę budzić niuni, więc obieram tak na pół kwadratowo, no ale trudno, no nie oceniajcie mnie, nie da się cieniej tym nożykiem po prostu. I co, słuchajcie, świeci słońce, jest tak bardzo fajnie, przyjemnie na podwórku, ale jest tak zimno, ja nie wiem ile jest stopni, ale na pewno nie ma 20, jest po prostu chłodno i ja już cały czas ubieram tylko spodnie długie, jakieś bluzki, jakieś, wiecie, takie z dłuższym rękawem, sweatshirts, bluzy dresowe, a jak nawet mam coś na krótki rękaw, to zawsze już teraz na długi rękaw biorę ze sobą, czy do samochodu, czy do wózka, gdzie jedziemy, to już muszę mieć, bo co? Bo jest chłodno. Poranki, wieczory, mega chłodne i powiem wam, że to się zmieniło po prostu z dnia na dzień. Nie, jeszcze leżę. To się po prostu zmieniło dosłownie z dnia na dzień. Jak tylko był 1 września, to po prostu jakby ktoś, nie wiem, no po prostu przełączył włącznik i pogoda się całkiem zmieniła w dzień. Owszem, jak jest słonko i nie ma wiatru, no to jeszcze jest ciepło, fajnie, 25 stopni, 28, ale jak jest wiatr, no to jest zimno. No, także jednego dnia Niunia bawi się jeszcze w tym swoim stoliku tam z wodą, z zabawkami, a innego dnia już po prostu wody nie ma, ona przychodzi i tam wody nie ma i ona chce się bawić, no ale no, nie codziennie mogę jej pozwolić, żeby się, wiecie, domoczyła cała. Jak jest cieplutko, to jest co innego, a jak jest taka pogoda jak teraz, no to co innego. Także tak, zmiany, idzie jesień, widzę, że już zaczynają powoli żółknąć bardzo, bardzo powoli liście na drzewach, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę, jak tu jest pięknie u nas, jak tu jest żółto, pomarańczowo, cudownie po prostu. Mam nadzieję, że będzie piękna, słoneczna pogoda i nagram wam to, jak wygląda nasza właśnie tutaj okolica, jak wygląda nasz dom wtedy właśnie, jak to wszystko zmieni kolory, bo to jest po prostu magia. Magia. Jak mieszkacie w Chicago i szukacie miejsca, żeby gdzieś pojechać i zrobić sobie jesienne zdjęcia, to słowo daję, przyjeżdżajcie do mnie na backyard czy na front yard. Nawet z przodu jest ładniej niż z tyłu. Słuchajcie, róbcie sobie zdjęcia ile chcecie, bo tutaj jest tak pięknie, że wow, po prostu wow. Ja jak oglądałam ten dom pierwszy raz, to był akurat nie chyba listopad, jak ja tu trafiłam. Właśnie ten domek znaleźliśmy.
to w listopadzie, no to wiadomo, przyjechaliśmy, wszystkie drzewa już były łyse, liści było mnóstwo, masa po prostu na ziemi, także no wyglądało to no średnio, ale no trzeba było sobie po prostu wyobrazić, że te drzewa będą zielone, będzie pięknie, będzie inaczej, no wiadomo, że się inaczej kupuje dom w maju, w czerwcu, jak wszystko jest pięknie zielone, a inaczej się kupuje dom w listopadzie, jak ta, no wiecie, otoczenie nie jest takie piękne. Dobrze, idę, muszę umyć ręce, aha, i jeszcze co? Cebula. Jeszcze cebulkę. Dajcie znać, czy lubicie cebulkę do placków ziemniaczanych, bo my bardzo lubimy. Ja kiedyś nie byłam w ogóle zwolennikiem cebuli do placków, ale właśnie spróbowałam kilka razy i mi się, słuchajcie, zmieniły smaki, ale ta jest chyba za malutka. Muszę chyba jeszcze jedną wziąć, bo ta jest taka tyci, tyci. No i akurat nie, wczoraj umyłam całą kuchenkę, bo była, wiecie co, brudna, już dochlapana z tłuszczu i tak dalej, więc dzisiaj ją dochlapię na nowo plackami ziemniaczanymi. No ale, no ale, trzeba coś robić, trzeba coś jeść, trzeba sprzątać. No i tak. A jeszcze mam coś fajnego, to wam pokażę zaraz. Wyszło słonko. Nie jest może jakoś rewelacyjnie ciepło, ale... Ale, no, ale zobaczcie, to drzewo tutaj już zaczyna żółknąć, jesień przychodzi. No i słuchajcie, chcę wam pokazać coś bardzo, bardzo fajnego. Taka głupota, która tak mnie cieszy i w ogóle wszystkich chyba w domu to cieszy. Popatrzcie. To jest poidełko dla koliberków. Tak wygląda. Jest szklane i tutaj ma takie kwiatuszki i siadają sobie tutaj koliberki i piją sobie. Słuchajcie, pierwszego dnia, jak ja to powiesiłam tutaj, usiadłam sobie tutaj przy stole, tu, i czytałam tutaj książkę. I tak z ciekawości zerkałam co chwilę, przez chyba godzinę nie było nic, nikt nie przyleciał, ani jeden ptaszek. Później przyleciał jeden i słuchajcie, akuratnie miałam telefon w ręku i udało mi się to nagrać, więc wrzucę wam ten filmik i pokażę wam, jak on zareagował. To było normalnie mega fajne, latał z jednej strony, z drugiej, próbował z jednej dziurki pić, z drugiej strony, z drugiej dziurki pić, latał, poleciał z tej strony koło altanki, wrócił się, no po prostu mega. I tego dnia, nie wiem, czy to był ten sam, czy to był jeden, czy ich tutaj było więcej, ale ja widziałam chyba ze 30 razy, jak przyleciał ptaszek tutaj właśnie napić się do tego poidełka. Kilka razy widzieliśmy po dwa. Dwa ptaszki przylatywały naraz i w ogóle latają tu nad nami, nad stołem, bawią się, zaczepiają się. No po prostu powiem wam, takie małe coś, a tyle, tyle radości. Nie tylko dla ptaków, ale też i dla domowników. I zobaczymy, czy jakiś przyleci. Może uda mi się teraz jakiegoś nagrać, jak przyleci. A jak nie, to wam tylko wrzucę tamten filmik właśnie, co nagrałam pierwszego dnia. Ale powiem wam, jak zauważyłam, że coś nam tutaj właśnie jest potrzebne dla tych kolibrów. Wiecie co, jak my tu się wprowadziliśmy, to tutaj przy jak się kończy taras, tutaj przy deku, tutaj były powbijane na palikach kwiaty, na takich hakach metalowych, doniczki wisiały i były też poidełka dla kolibrów. Tutaj było jedno było na balkonie i jedno było przed domem. No więc wiedzieliśmy, że te kolibry no gdzieś tutaj muszą być, ale ja myślałam, że muszą być jakieś specjalne kwiatki. Cześć kotuś! Kotek przyszedł. Myślałam, że muszą być jakieś specjalne kwiatki, że one po prostu lecą do jakiegoś nektaru, że nie będą leciały do takich poidełek. I się przez tyle lat, co my tu już mieszkamy, 3 lata, po prostu jakoś to zignorowaliśmy. Gdzieś tam kolibra widzieliśmy od czasu do czasu, ale to nie było jakoś tak bardzo często. I w zeszłym tygodniu siedziałam tutaj przy stole.
Tutaj stolik Niuni. Ona chyba akurat nie poszła na drzemkę. I słuchajcie, przyleciał koliberek. I wiecie, co on zrobił? Zaczął dziubać tym swoim dzióbkiem pięknym do tego. Do tego i do tego, bo on chyba myślał, że to jest kwiatek i on szukał nektaru. I ja mówię, nie, no to jest przecież no niemożliwe, musimy coś tym ptaszkom zrobić. Pojechałam do sklepu, kupiłam takie dwa i jedno powiesiłam tutaj, a drugie powiesimy na balkonie, bo tam też często przylatują. Także tak, mamy poidełka dla kolibrów, może uda mi się jakiegoś nagrać. Kotku, a co to jest też ode mnie? Chcesz się łasić? Koteczek, koteczek mój. Słuchajcie, nie ma naszego trzeciego kotka, nie wiem gdzie jest. Nasz szary kotek nie przychodzi. One go tak odganiały, tak skutecznie dawały mu popalić, że on w końcu się... Nie wiem, czy coś mu się stało, czy co, bo on już nie spał tutaj u nas, tylko on po prostu przychodził rano i wieczorem jeść, a tak to cały dzień wędrował. Nie ma go już czwarty dzień. Patrzę, czy to może kolibry, ale nie, jakieś inne. Nie ma go już czwarty dzień. No. I to nie jest dobry znak. A jeden ten kotek jest ok, czarny, jest taki dosyć przyjazny do niego, a drugi strasznie go atakował. Czasem obydwa go atakowały. No i nie ma go. On był taki cudowny. Nie wiem. Zawsze przychodził stamtąd. Tam gdzieś z tamtych krzaczków on wychodził. Codziennie rano i wieczorem wołałam na karmienie i on właśnie, albo tutaj już pod drzewkiem, gdzieś tu koło budy kazana, zawsze gdzieś tutaj sobie leżał, już czekał. Już wiedział, że jest pora, że za chwilę będzie jedzenie i gdzieś tutaj sobie zawsze czekał. Albo pod hamakiem gdzieś i... No i nie ma go już. Już czwarty dzień go nie ma. O. Słuchajcie, przyleciały dwa i ja się rozgadałam i nie zauważyłam. No nie mogę! Patrzyłam w drugą stronę, obróciłam się i tutaj były dwa. Dobra, muszę teraz się skoncentrować. Udało się nagrać jednego. Słuchajcie, stoję tutaj i trzymam kamerę. Chyba ze 3 albo 4 razy już podlatywały, ale tylko tak, wiecie, minęły, poleciały dalej. Podlatywały, nawet nie usiadły, zanim zdążyłam, wiecie, włączyć, już ich nie było, ale jeden przysiadł i napił się. Śliczne są, naprawdę, przepiękne. Proszę, i tak wygląda mój Thermomix. Nic, mam tutaj w zlewie ziemniaczki i zabieram się za tarcie, tylko teraz módlmy się o moje palce i moje paznokcie. Ale to nie jest moja tarka ulubiona, tamta jest w domu. Na tamtej drugiej tarce mam taką powierzchnię w tych drobnych, wiecie, i szybciej się trze. A może ją tutaj gdzieś mam w szafce? Nie. Zobaczę jeszcze w jednej szafce, czy mam. Nie ma, także jedziemy. Patrzę sobie przez okno, bo tutaj akurat nie. Jeszcze póki mam w miarę suche ręce, to wam pokażę. Akurat jak stoję w kuchni, to ja mam widok po prostu na wszystko, co się dzieje z tyłu. Patrzcie. To jest mój widok tutaj z parapetu. Dosłownie tutaj jest zlew i taki mam widok. Tutaj są kanapy nasze, tutaj jest... O, włączyłam wodę przez przypadek. To jest jedna część kanapy, druga część kanapy, tam jest nasz stół, palenisko jedno, tam ogniska robimy, tutaj buda, tutaj Niuni, jakaś tam zabaweczka. I słuchajcie, tam przez te okna, jak dobrze sobie znajdę miejsce, słuchajcie, o tam, widzicie?
Tam właśnie wisi to pojedełko, więc ja mogę teoretycznie nawet stojąc tutaj w kuchni obserwować, czy są tam koliberki, czy nie ma. Ale wy stoicie tu, a ja robię tu. Niunia jest tu, obudziła się, ale jeszcze leży. Także muszę zdążyć zrobić placki dla Niuni. Coś jestem niewprawiona, już mnie ręka boli po pierwszym ziemniaku. Wow. Jednak na tamtej szybciej idzie, bo jest szersza. Nie muszę tak się koncentrować, żeby to prosto jechało, tylko po prostu jak mi gdzieś tam zjedzie, to i tak się zetrze, nie? Bo jest szersze. Kurde. Jest jeszcze, ojeju. Moje koliberki malutkie. Mało tego, że mieliśmy dwa psy, teraz już mamy, prawda, tylko jednego. Trzy koty, no teraz chyba już będą tylko dwa. Tylko jeszcze mamy kolibry. Już nie wspomnę o rakunach. Lisów dawno nie widziałam, ale to dobrze. Normalnie idę wam pokazać. O, ile jeszcze. O, odleciał! To, myślałam, że będzie jeszcze siedział chwilkę, ale odleciał. Nie ma. Idziemy na spacerek. Tak, nie, nie. Idziemy z Niunią na spacerek. Chłodno się zrobiło. Patrzcie, kamizelkę założyłam, bo już naprawdę nie wiem, ile jest stopni, musiałabym sprawdzić na telefonie, ale naprawdę jest chłodno. Także Niunia ma bluzę już z kapturem, ja już mam kamizelkę. No ale jeszcze są klapki, znaczy się japonki. Niezniszczalne Birkenstocki, nie wiem, która to już moja para. I spodnie. Dużo mnie ludzi pyta o te spodnie, bo one są takie ładne, jasno niebieskie. Słuchajcie, te spodnie to są Levi'sy. Levi'sy kupione, czy Levi'sy, Levi's firma, kupione chyba w Targecie, o ile się nie mylę. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Albo w Nordstrom Rack, albo w Targecie, ale chyba w Targecie. No, także idziemy na spacer. O, widzicie? Fajnie jest mieszkać, gdzie jest pełno drzew, ale niekoniecznie fajne są takie właśnie poprzewracane drzewa.